Cześć, witajcie, z tej strony Ania, witam na moim kanale. Mamy 2 września dzisiaj, jest niedziela. No i co? Ja do Was przychodzę z czymś bardzo dziwnym dzisiaj i chyba dzisiaj wrzucę ten filmik na kanał i za tydzień... Ups, kamera mi się rusza. I za tydzień wrzucę jakieś uaktualnienie, co się u mnie dzieje, bo ostatni tydzień, a zwłaszcza ostatnie 2 dni i dzisiaj, i na pewno kolejne dni będą bardzo, bardzo dziwne. A o co chodzi? Już Wam opowiadam. Także zostańcie. No dobra, jestem. Musiałam przestawić kamerę, bo strasznie by było niewygodnie. Także mogę teraz do Was porozmawiać. Nie rozmawiam do Was z domu, z racji tego, że jest niedziela. Adam z Arturem są w domu, i więc nie miałabym tego takiego świętego spokoju, żeby gdzieś usiąść i do Was pogadać. A sprawa jest dosyć delikatna. Słuchajcie, tydzień temu wzięło mnie przeziębienie. Zawalony nos, trochę gardło, ale nie bardzo. To raczej był nos, zatoki, bóle głowy. Zresztą mnie głowa bolała od jakichś 2 tygodni i to były takie uciski. I zastanawiałam się częściowo, czy to czasem nie jest spowodowane tym, że biorę setkę tyroksyny, no bo ja już tak naprawdę biorę tą setkę no z 1,5 miesiąca, bym powiedziała, nawet więcej, prawie że 2 miesiące. Badanie TSH i FT4 będę miała 24 października, czyli za 3 tygodnie. I to jest też taka data, kiedy pani doktor endokrynolog powiedziała mi, że mam i że nie mam mieć wcześniej, że mam właśnie wtedy w tym czasie pójść. No więc okej, mam umówioną wizytę, więc wtedy pójdę. Ale miałam bóle głowy przez 2 tygodnie, takie właśnie uciski. W zeszłym tygodniu chwyciło mnie jakieś choróbsko, no ale wiadomo, no jest jesień, no na przykład teraz jest pięknie na dworzu, jest ciepło, ale są takie dni, kiedy pada, kiedy jest naprawdę zimno, kiedy trzeba ogrzewanie włączyć, no i jest nieciekawie. No i co się stało? Ja już tak naprawdę tydzień temu powinna mieć wszystkie oznaki na zbliżającą się miesiączkę, bo miałam ją dostać 2 dni temu. No właśnie, miałam ją dostać. I co się wydarzyło? Słuchajcie, absolutnie żadnych objawów nie miałam, że jakikolwiek okres się zbliża. No i w piątek rano, gdy się obudziłam, a wiadomo, codziennie też mierzę temperaturę rano w pochwie, i temperatura utrzymywała się wysoko, 37,02, 36,92, 94, czyli ten taki pułap bardzo wysoki, więc ja podejrzewałam, że będę w ciąży. No i wiadomo, no co, no z jednej strony cieszyłam się, z drugiej strony no przerażona, Jezu, co to będzie, wiecie, a nie daj Boże poronie znowu. W piątek rano zrobiłam test. I słuchajcie, pojawiła się druga kreska na teście, ale była taka bardzo cienka. Była widoczna, to nie było tak, że ja musiałam, wiecie, jakoś tam cyrkulować pod światło, czy patrzeć z lupą. No ona była faktycznie widoczna i pojawiła się jakieś, po jakiejś minucie, może 2 od zrobienia testu. A na ulotce było napisane, że sprawdzić po 10 minutach. Więc ta kreska od razu się pojawiła, więc ja sobie pomyślałam, kurczę, no wynik pozytywny. Pokazałam Arturowi, Artur patrzy, mówi, no faktycznie, no jest pozytywny, no widać tą kreskę jak byk. Jeszcze też wysłałam zdjęcie znajomej, Basi. Basię pozdrawiam, Basia również ogląda moje vlogi, Basia mieszka tutaj w Manchesterze, jest w podobnej sytuacji jak ja. I Basia mówi, faktycznie widać tą drugą kreskę. Ja potem zrobiłam też po południu test owulacyjny, bo czytałam, że niektóre kobiety czasami jak nie mają testu ciążowego, to robią na szybko test owulacyjny. Jak wychodzi pozytywny, albo tak blisko pozytywnego, wiecie, że tą drugą kreskę widać, to to też może oznaczać ciążę. Ja zrobiłam ten test, również wysłałam Basie zdjęcie i faktycznie, no obydwie mówimy, no kurczę, widać tą kreskę, więc ja, wiecie, no przerażona z jednej strony, co będzie, z drugiej strony, no szczęśliwa niesamowicie, że zaszłam w ciążę. Rano też w piątek zaaplikowałam 2 globulki progesteronu, no bo taki był plan. Zastrzyku z heparyny nie brałam, bo dla mnie to jest w ogóle temat rzeka. Ja się strasznie tych zastrzyków no boję brać. Nie pod tym względem, że one mi jakoś zaszkodzą czy dziecku, tylko po prostu, żeby chwycić ten fałd, wbić to. No nie wiem, mam jakąś taką okropną blokadę w głowie.
więc pomyślałam sobie, zrobię to w sobotę rano. W piątek wieczorem też dwie globulki zaaplikowałam znowu progesteronu, bo tak mam przypisane, dwie rano, dwie wieczorem. No wszystko ok, wiecie, żadnych objawów na okres, nic takiego. Jedyne co też miałam to śluz. Faktycznie nie był taki skąpy i taki o takiej konsystencji, jak powinien być przed okresem, tylko faktycznie był taki bardziej ciągnący, gęsty, jak na taki śluz wskazujący ciążę. Więc ja sobie, wiecie, idąc spać w piątek wieczorem, myślę sobie, ja pierdzielę, no jestem w ciąży. No i co? Sobota rano, budzę się, 6 rano, idę do toalety, mówię, zrobię test. Robiłam test, słuchajcie, negatywny. Zmierzyłam temperaturę w pochwie, jeszcze zanim wstałam. Temperatura wynosiła 37, coś, już teraz nie pamiętam. Więc no, zanim zrobiłam ten test, myślę, no temperatura jest oczywiście nadal ponad 37, no jest ciąża. Test wyszedł negatywny, wróciłam do łóżka, zasnęłam, po 2 godzinach budzę się, robię znowu temperaturę, temperatura znowu podwyższona, idę robić test, tym razem to był test taki elektroniczny i okazało się, że znowu jest negatywny. Więc wiecie, ja od razu załamka niesamowita, siadam na łóżku, popłakałam się, miałam okropny poranek, po prostu ludzie... Tak mi źle było, że po prostu myślałam, że oszaleję, bo teraz już się staramy no ponad pół roku i wiecie, no już co się dzieje, czemu nie możemy zajść w tą ciążę. Tu nagle się okazuje, że dobra, no wyszedł test pozytywny, no to jestem w tej ciąży, na drugi dzień już nie jestem w tej ciąży. I słuchajcie, oczywiście oznak na okres brak. I wyobraźcie sobie, że po południu zaczęło mnie tak brać, no jakby na okres, takie właśnie dziwne uczucie w brzuchu, takie trochę ciągnięcie w pachwinach. No i sobie myślę, kurczę, jednak ten okres będzie, nie wiem czemu ta druga kreska była, może ciąża biochemiczna, że wiecie, zaszłam, ale od razu na etapie implantacji zarodka mój organizm odrzucił go. Nie wiem, w każdym razie jest dzisiaj niedziela, rano obudziłam się, zrobiłam sobie test ciążowy znowu, wyszedł negatywny, temperatura 37,08, czyli no dosyć wysoko, nic absolutnie, wiecie, mi nie jest tak typowo, że o tak będzie okres, albo żeby mnie coś bolało znowu, bo wczoraj właśnie po południu tak miałam, że czułam się, że o okres jednak będzie. Dzisiaj rano budzę się, absolutnie mi nic nie jest. Jadąc teraz właśnie do sklepu, zaczęłam mieć takie znowu jakieś dziwne bóle brzucha w pachwinie, tak jakby ten okres miał być, no ale póki co go nadal nie ma. Także nie wiem o co chodzi, piersi absolutnie mnie nie bolą. Ja od wczoraj też biorę dawkę 50 teroksyny, bo stwierdziłam, że może z moja niedoczynność przeszła nadczynność, może ta setka dzień w dzień brana to jest za duża przy moich wynikach, bo moje wyniki nie były aż takie tragiczne, prawda, tam było 3,5, no i nie wiem, no biorę teraz 50, mówię, za 3 tygodnie mam mieć badany TSH FT4, nie będę latać teraz po lekarzach, bo co mi lekarze powiedzą, no nic mi nie powiedzą, jutro zresztą muszę zadzwonić też do na taką infolinię i umówić USG dopochwowe, bo w końcu po 3 miesiącach dostałam list, że moje skierowanie do nich trafiło. To jest takie badanie, o którym ja Wam mówiłam, że byłam u pani doktor, to było z 3 miesiące temu, mojej GP, i ona mnie skierowała na ponowne badanie USG, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku od środka. Ja w międzyczasie byłam w ciąży i w ciąży, Boże, już ta ciąża mnie prześladuje, w międzyczasie byłam w Polsce, to chciałam powiedzieć. Miałam robione USG do pochwowy, wszystko było w porządku. Teraz dostałam ten list, muszę do nich zadzwonić, umówię się, pójdę, zobaczę, no może coś się zmieniło. Nie wiem, co się dzieje. Jeżeli Wy kiedykolwiek byliście w takiej sytuacji, napiszcie mi. Napiszcie mi też, co myślicie, co się ze mną dzieje. Przeziębienie moje już przeszło, tak naprawdę trwało z max 4 dni. Jeszcze od czasu do czasu dmucham ten nos, no ale... To było przeziębienie, to nie było, wiecie, jakaś taka choroba, która mogłaby faktycznie wpłynąć na to, że mi się okres przesunie. Tym bardziej, że wcześniej w życiu chorowałam wiele razy i COVID przechodziłam 2 razy, a mimo to zawsze miałam miesiączkę o czasie. Także co się teraz dzieje? No pierun jeden wie.
i nie wiem, co z tym fantem zrobić. No, mam taką nadzieję, że ten okres dostanę. Z drugiej strony myślałam, może faktycznie to była ciąża biochemiczna i mój organizm odrzucił zarodek i teraz potrzebuję kilka dni na to, żeby jakoś zaskoczył i wydalił to, co ma wydalić. Czyli to będzie taki normalny okres. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Przepraszam, że was tak bombarduję tutaj wszystkim. No ale jest jak jest. Ja wczoraj w ogóle podchodziłam do nagrywania tego właśnie wideo i powiem wam, że kilka razy musiałam przerwać, bo wczoraj to był tragiczny dzień i ja byłam po prostu cały czas smutna, dobita i na pewno rozumiecie, o co chodzi. No widzicie dwie kreski na teście, a na drugi dzień już jest tylko jedna kreska. Tym bardziej jak się człowiek stara i chce i jest po tym wszystkim, co przeszedł. I ogólnie rzecz biorąc, ten tydzień był ciężki i w pracy, i emocjonalnie, jeżeli chodzi o ten okres i te testy. Też siedzę w naszym drugim samochodzie. Mój samochód okazał się, że skończył się serwis. Nie mogę nim teraz jeździć do środy, bo dopiero na środę mam umówiony serwis. Więc dzielimy się teraz samochodem, a jak się no, pracuje, obydwoje pracujemy, ma się do tego dziecko i trzeba to wszystko jakoś pogodzić, no to jest ciężko, jest ciężko. Aczkolwiek próbuję nie narzekać i tak jak widzicie, mówię tu do was, nie płaczę, nie zadręczam się, nie popadam w jakąś depresję, no bo co ja mam zrobić? Wiecie, ja już trochę też się przyzwyczaiłam do tej myśli, że no poroniłam dwa razy, jestem w grupie wysokiego ryzyka, że to się po raz kolejny zdarzy, także po wczorajszej porannej załamce, no jakoś teraz doszłam do siebie. No i wiem, że muszę iść przed siebie. Ciekawe, co z tym okresem będzie. Ten filmik będzie krótki, ja teraz patrzę, to już tylko 11 minut jest. Może wam coś jeszcze tutaj dogram ciekawszego, weselszego, nie wiem. Ale dzisiaj go wrzucę i za tydzień pojawi się znowu i powiem wam, czy coś się zmieniło. Czy jest jakaś poprawa, czy nie ma jakiejś poprawy, czy nadal... No dzieje się to, co się dzieje. Także do zobaczenia i dajcie mi znać, czy podejrzewacie, co to może być. Okej, słuchajcie, wróciłam do domu. I tak jak wam przed chwilą mówiłam, bierze mnie tak co chwila, co jakiś czas właśnie na okres, ale jakoś tego okresu dostać nie mogę. No i byłam w sklepie, chodzę pomiędzy, wiecie, tymi alejkami, robię te zakupy i znowu przyszedł taki moment, że aż po prostu mi do gardła szło, jajniki mnie bolały, plecy mnie bolały i takie miałam wrażenie, że zaraz po prostu w tym sklepie ten okres dostanę. I czułam się naprawdę beznadziejnie i na przykład trwało to pół godziny, potem byłam w samochodzie, przyjeżdżam do domu, jest ok i teraz znowu boli mnie podbrzusze i nie wiem o co chodzi i tak mój organizm się tak zachowuje, jakby wiedział, że okres powinien się pojawić, ale no coś tam się dzieje nie tak, coś nie styka i nie może. Także nie wiem, co mi jest. Mam takie wrażenie, że ja ten okres w końcu dostanę, bo no tak mi się zbiera i mam takie właśnie momenty, o tak jak teraz. Dosłownie teraz do was mówię, że aż mnie po prostu do góry podchodzi i wszystko mnie po prostu tak rozwala od środka. W ogóle za każdym razem, jak ja do was mówię, to pies musi coś robić i teraz on właśnie próbuje się położyć w torbach na zakupy. W każdym razie, no mam takie jakieś właśnie dziwne zajawki, coś się dzieje takiego nieciekawego i teraz na przykład też mówię do was i tak mi jajniki bolą i znowu podchodzi mnie do góry aż ten ból, no nie wiem, a co wam jeszcze powiem ciekawego, zeszłą sobotę ni z gruszki, ni z pietruszki dostałam list ze szpitala St. Mary's, ten sam szpital, w którym ja miałam badanie robione rok temu, no prawie rok temu, bo w listopadzie to było. Potem lekarka do mnie dzwoniła w styczniu, czyli dwa miesiące po badaniach, ze mną dyskutować, co i jak, co wam o tym mówiłam. I teraz dostałam list, że będę mieć wizytę. Oryginalnie miałam mieć 18, to patrzę, tutaj mam kalendarz, 18 miałam mieć telefoniczną wizytę z takim głównym konsultantem tej kliniki rozmnażania, tak bym to po polsku nazwała, tak?
i mam mieć właśnie wizytę telefoniczną z tym taką główną koordynatorką, konsultantem właśnie tej kliniki przez telefon. Ja sobie tą wizytę przełożyłam na 25. Z racji tego, że wtedy będę mieć tydzień wolnego, będę w domu i będę po prostu mieć święty spokój, będę mogła porozmawiać spokojnie, no bo wiadomo, jakbym 18 się zgodziła tą rozmowę, to jestem w pracy. No jak wiecie, ja pracuję w szkole, no to wyobraźcie sobie, ja prowadzę lekcję i nagle mi telefon dzwoni, ja muszę wyjść, no to w ogóle nie wchodzi w grę. Tak więc przełożyłam, dzięki Bogu dało się przełożyć. W ogóle też jakie to jest chore według mnie, bo jak ja tam zadzwoniłam, zapytać się o przełożenie wizyty, powiedzieli, że okej, że przełożą mi tą wizytę, że ktoś, kto miał być 25, będzie miał tą wizytę właśnie 18, a ja będę mieć 25. Bo mówiłam, to może być też inny dzień, a oni to powiedzieli, że nie, że oni tylko wykonują telefony we wtorki. No słuchajcie, ja nie mam w ogóle pytań, tak? No nie ma w ogóle jakiegoś takiego pomyślunku i wiadomo teraz, że kolejki są takie, jakie są, jak tylko jeden dzień w tygodniu wykonują telefony do pacjentów. Dobra, nieważne, ja nie chcę mi się tego komentować, bo jak wiecie, już też 10 miesięcy czekam, żeby w ogóle endokrynologa zobaczyć. Suma summarum, będę mieć wtedy właśnie wizytę tą, znaczy konsultację telefoniczną. Do tego w poniedziałek, czyli dzień przed, będę miała o 8 rano badanie krwi u mnie w przychodni, TSHF T4. No i a w środę będę mieć wtedy fryzjera, bo już moje włosy tragicznie wyglądają. Także do tego, co się teraz dzieje z moim ciałem, ja nie wiem, jak ktoś ma jakiś pomysł, to mówcie. Ja podejrzewam dwie rzeczy. Albo to była ciąża biochemiczna, a nie chcę o tym myśleć, albo zbyt duża dawka tyroksyny namieszała mi w organizmie, ale no mówię Wam, teraz znowu no czuję się tak, jakbym zaraz po prostu miała ten okres dostać. Także on się na pewno pojawi. Ja za tydzień wrzucę jakiegoś krótkiego vloga i Wam powiem, co i jak. Tymczasem jest niedziela, ja muszę wziąć się za gotowanie. Ogarnianie wielu rzeczy. Przepraszam, że słyszycie znowu mojego psa tutaj. Teraz znowu weszła w niego faza walczenia z jego własnym kocem. Zawsze musi być coś. Nie wiem, on chyba nie lubi tego, jak ja nagrywam, jak się nie skupiam na nim. W każdym razie, do zobaczenia, miłego oglądania i ja mam nadzieję, że u Was wszystko jest ok. I osoby, które jeszcze nie komentowały moich vlogów, zapraszam Was do komentowania. Witam też nowych subskrybentów, tak to się nazywa, nie? Subskrybujących. Witam Was też serdecznie na moim kanale. No i dziewczyny, te, które przeważnie komentują, napiszcie mi też, co u Was, bo są takie właśnie osoby, które ja już kojarzę z tych komentarzy i ja pamiętam Wasze historie, co się u Was dzieje. Niektóre z Was czekają na przykład na transfer zarodka, niektóre z Was już są po którymś tam poronieniu, które z Was dopiero teraz dowiadują się, że mają taki właśnie problem, jak i ja. Także fajnie jest czytać te komentarze, fajnie, no wiecie, no nie jest to fajne, co właśnie u Was w życiu dzieje, bo to się też dzieje w moim życiu i to jest wszystko smutne, ale fajnie, że ja mam Was, no i że Wy macie mnie. Może czasami jakieś głupoty opowiadam, tak jak teraz język już mi się plącze, ale ja się po prostu śpieszę. Ale jak zwykle dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Dziękuję, że jesteście i dzielicie się ze mną tym, co Wy przeżywacie. I fajnie jest właśnie ten kanał prowadzić, żeby właśnie porozmawiać z Wami o tym, jak u mnie sprawa wygląda. A teraz ja kończę, zabieram się za gotowanie i muszę zabrać się za ogarnienie tego vloga, bo muszę to zrobić dzisiaj, murbeton. Także pa, za tydzień powiem Wam, jak to z tym okresem i opowiem Wam trochę o moich takich jesiennych przygotowaniach. Więc na razie trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło, pa!